Cześć, witajcie, jestem Paszymiec, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. I jako, że dawno nie było na moim kanale żadnego odcinku z Minecraft, postanowiłem to zmienić. I mam dzisiaj dla was, chciałbym wam pokazać rzecz, której jeszcze na polskim YouTubie nie widziałem. Chociaż na polskim Minecraftowym YouTubie dawno nie byłem. Ale jest to rzecz, która się przyda wielu osobom, które robią coś z redstone'a. Jest to być może nowa podstawa dla wielu projektów. Dlatego dzisiaj zobaczymy sobie, nazwijmy to silnikiem. Zapraszam. Jesteśmy już na survivalu, ponieważ będę to robić na survivalu. Właściwie nie wiem dlaczego, ale tak postanowiłem. Potrzebne nam rzeczy to będą dwa pistony, jeden lepki piston, dwa bloki redstone'u, dwa slime bloki i wełna dla pomocy. Całą konstrukcję musimy niestety wykonać 1 metr nad ziemią. Przyłożona do ziemi nie będzie działać, tak samo więc nie można jej użyć jako wiertła, a próbowałem. Chociaż pewnie w jakiś sposób się da, ale ja na razie o nim nie wiem. Zaczynamy od ułożenia takiej konstrukcji z pistonów. Lepki w jedną stronę, w drugą stronę nielepki. Po tej stronie to jest nielepki. Umieszczamy odstępnie slime bloka, a na nim redstone bloka. Natomiast z tej strony musimy umieścić pistona. Tutaj slime bloka, bloka redstone'a i nasza konstrukcja jest już gotowa. Piękne, prawda? Staram się na nią wejść. No i jedziemy. Trudniej natomiast jest ją zatrzymać. Ale trzeba w tym celu zniszczyć slime bloka jednego. No i taka zatrzymana już potem, zanim ruszy, to no, chwilę poczekamy. A tak w ogóle to poznaliście Wacka? Nie ma on nic wspólnego z tym odcinkiem. I tym oto optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Jeśli się wam podobało, nie zapomnijcie dać łapki w górę, zasubskrybować kanał i włączyć powiadomienia, a także napisać pozytywny komentarz. To naprawdę motywuje, wiecie? Był taki hejt na mnie. Taki hejt. Miłego dnia.